Tak, witam. Taki oto relaks, można powiedzieć. To jest Wiślana trasa rowerowa w Zabrzegu. Tak, to jest ta trasa, którą zniszczyli na skutek tych remontów kolejowych. Jak widać, tutaj już wszystko się uspokoiło. Jeszcze w rejonie stacji w Zabrzegu robią. No ale jakoż to nie widać tutaj mojego rowera. Nie widać, kurczę, niczego, a to jest Wiślana trasa rowerowa. Jak to możliwe? No roba sobie idzie z buta z Zabrzega do domu. No w sumie pomyślałem, żeby na rowerze jechać, ale uznałem, że się jednak przejdę, że to nie jest jakoś specjalnie daleko. No, 4 km czy tam 5, bo idę od mechanika. Oddałem samochód do naprawy. No, takie rzeczy się też zdarzają, że auto trzeba naprawiać. Idę sobie z WTR-ką. Trochę w nim tu padzę. Idę sobie WTR-ką piechty. I kurczę, znowu deszcz. Ciekawe, co będzie, jak mechanik nie zdąży mi auta zrobić dzisiaj do wieczora, bo jeszcze dzisiaj trzeba jechać do roboty właśnie na nockę i może być problem, jak w takim deszczu jechać. No to no nieciekawie, ale na szczęście mam ubrania przeciwdeszczowe, więc nie powinno być źle. Buty z Decathlonu mam. Ja myślałem, że będzie jakieś wędrowanie większe w tym sezonie. Może się jeszcze uda, jest coś w planach w naszych Beskidach, ale na razie skupią się na tym, żeby mi auto zrobili, nie? Dobra, tak sobie idę. Troszkę mi tu popaduje. Paryzol mum. No pamiętajcie też, że całe życie nie tylko kręci się wokół rowera, ale też warto mieć inne aktywności. No i w sumie to nawet trzeba mieć inne aktywności. No ja mam alternatywę w postaci nart, ale to tylko zimą. Kiedyś żeś jeździł na rolkach i jakoś tak nie mogę się zmóc, żeby do tego wrócić. Jakoś tak ciągle coś jest nie tak z tymi rolkami. Stoją na strychu i czekają na to, aż roba się faktycznie zmobilizuje i zacznie jeździć. No to też jest fajny sport, tyle że czasem bolesny, bo jak się ktoś wyglebi na trasie, no to na asfalcie, no to potrafi zaboleć. No ale jak się ktoś wyglebi na rowerze, na asfalcie, no to też potrafi zaboleć, nie? Wszystko ma swoje plusy i minusy. Dobra, idziemy dalej. Tak, tutaj w tym miejscu się kiedyś dało przejść. Podejrzewam, że dali by się dało, ale jest mokro, a tam jest dali krzypopka. Ja już jestem na asfaltowej drodze z Czarnolesia na Miliardowice. A miejscowi wiedzą. Wykosili tutaj pobocza, ale już to dziadostwo odrasto. Ale widziałem też, że próbowali tutaj jakieś dziury łatać, słuchajcie, kamieniami. Genialny pomysł łatać dziury w
asfalcie kamieniami, zamiast zrobić to asfaltem. W ogóle ta droga tutaj jest strasznie zdezelowana. Ona tu zawsze była zdezelowana. Widzicie, dziury kurcze. No, a tutaj takie miejsce jest, że strach autem jechać. Tu idzie naprawdę zawieszenie urwać w aucie. O, ktoś tu cygarety kurzył w lesie. O, tu jest właśnie to miejsce i ktoś to już tu kamieniami zasuł. Ta dziurska, ale dalej to tu jest taki ciulowate. Autem by się tu nie odważył jechać, zresztą jak widzicie, ktoś tu już jechał autem i zarył. No, tak wygląda droga do Czarnolesia. A tu zniszczono. Kamieniami ktoś dziury zasypywał. No, to jest droga we władaniu nadleśnictwa. Więc to z pewnością robiło nadleśnictwo. O, już niedaleko gumy. Tam przez las byłoby bliżej, ale ta jagoda jest mokra, ja nie mam gumioków, tylko taki oto szczewiki z Decathlonu. Fajne, wygodne, fajnie się w nich idzie. Tutaj jest taki potok, nazywa się Leśnica. Płynie właśnie z Czarnolesia woda. Pozoru wydaje się czysto, ale ona taka czysta nie jest. Jakby się to tylko wydawało. Fajnie się tak idzie, cicho w lesie, fajnie. Tylko, że deszcz popaduje. Ale paryzol jest. No i nic, no trzeba będzie iść coś pospać po nocce. Pan mechanik mnie jeszcze pewnie obudzi. Bo powiedział albo dzisiaj, albo jutro. W razie komplikacji jutro. Także spoko. Tłumik. Proszę Państwa, tłumik. W aucie ma dziurkę i moje auto po prostu słychać na całą ligotę. A niektórzy się tym nie przejmują, bo jak tak mają auta stuningowane, to też słychać na całą ligotę. Ja się tak zastanawiam, jakim cudem oni przeglądy przechodzą. Ale niestety to najczęściej młodzież tak wariuje. A starsi raczej tak nie robią. Chociaż niektórym też do łba strzela. O, tutaj mamy dojście do ZKA. Koleje Śląskie, do Zastępczej Komunikacji Autobusowej. Tak, tak, zgadza się. Bo przystanek tej Zastępczej Komunikacji jest tutaj na tym skrzyżowaniu, co tam widać. Dobra, na razie tyle. Tak, no to ja już jestem na swojej ulicy. Już niedaleko do domu. Fajnie tutaj las widać. I fajnie się idzie. Dobra, nic nie będę już przynudzał. Na razie do zaś.